właśnie tutaj, przy ulicy Zamkowej w Cieszynie, już za niedługo zaparkuje na stałe cieszyński tramwaj. A dokładnie wiernie odwzorowana replika wagonu tramwajowego, który kursował między dzisiejszym czeskim Cieszynem a Cieszynem od 1911 do 1921 roku. Myślę, że tramwaj pojawi się w październiku, bo zależało nam też na tym, żebyśmy mogli spokojnie go tam umiejscowić. Pamiętajmy, że nawierzchnia ulicy Zamkowej jest też w tej chwili zmieniana. Po przeciwnej stronie, w czeskim Cieszynie też jest budowany ten szlak cieszyńskiego tramwaju, więc myślę, że październik to już jest taki termin, kiedy ten tramwaj do nas trafi. Jesteśmy z tym tramwajem związani od 100 lat, ponad 100 lat i ciągle o tym tramwaju gdzieś tam w Cieszynie się mówi. I myślę, że fajnie, że ta replika powstanie jako naturalnej wielkości, odwzorowany według wszystkich planów, które Ringhofer zrobił te 100 lat temu. My te plany specjalnie kupowaliśmy z muzeum w Wiedniu, więc one są absolutnie oryginalne. Zresztą nasz specjalista od tramwaj cieszyńskich, czyli pan Maciej Dębiniok, był ostatnio właśnie na wizycie we Wrocławiu w firmie, która przygotowuje dla nas ten tramwaj i był zadowolony. Mieszkańcy się martwią, że nam zniszczą ten tramwaj, że nam go porysują. No, jest przewidziany monitoring na ulicy Zamkowej. No, wszystkich rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. O wywróceniu fortepianu to ja już nie będę wspominać, czy wywróceniu Mieszka pierwszego. Natomiast no, myślę, że będzie to taki punkt atrakcyjny, w którym będą sobie turyści robili zdjęcia, ale też dla którego tutaj właśnie do Cieszyna przyjadą. A to właśnie o to nam chodzi, żeby te nasze restauracje, kawiarnie, sklepy żyły właśnie z turystyki i żeby coraz więcej turystów przyjeżdżało na nasz piękny rynek. Tramwaj będzie można oglądać nie tylko z zewnątrz. Jak zapewnia burmistrz Cieszyna, będzie można również wejść do środka. Będzie można absolutnie wejść do środka. Myślę, że to jest jakby największą atrakcją tego, zrobić sobie zdjęcie. Powiem, że znajdą się tam takie elementy, które no, mnie samą zadziwiły. 100 lat temu w tramwajach była informacja oczywiście w trzech językach, bo mieliśmy takie wielojęzyczne miasto i była tam na przykład informacja nie pluć na podłogę, co absolutnie mnie ujęło i ta informacja, te tabliczki wzorowane na tych oryginalnych trafią również do tramwaju. Będzie można sobie zrobić zdjęcie. Tramwaj będzie stał w przestrzeni pomiędzy nowym Centrum Informacji Turystycznej i Mostem Przyjaźni. Niestety nie będzie jeździł. Jeszcze nie będzie jeździł, bo nigdy nic nie wiadomo. W mieście Cieszyn dzieją się różne rzeczy, więc być może ten tramwaj kiedyś przejedzie. Na razie mamy jedną szynę, więc to też jest długo i szeroko komentowane, ale myślę, że to oznakowanie w ten sposób szlaku cieszyńskiego tramwaju, bo kolejne elementy tego oznakowania się w najbliższych miesiącach pojawią. Też Państwu wytłumaczą, dlaczego ta jedna szyna i po co tą jedną szynę tutaj ładowaliśmy. Szyna absolutnie z recyklingu, więc ona była już wcześniej wykorzystywana. I ten tramwaj może po tej jednej szynie nie będzie jeździł, ale może na tą drugą szynę też jakoś nazbieramy. Natomiast rzeczywiście tramwaj będzie nam służył głównie jako taka atrakcja do zrobienia sobie zdjęcia. Myślę, że fajnie, że akurat projekt kończy się nam w grudniu i w grudniu będziemy mieli też specjalnie oświetlone to miejsce, więc to będzie, ja wiem, co tu się zawsze na rynku dzieje, kiedy mamy tutaj sanie, mamy tutaj renifery. No i teraz będziemy mieli tramwaj, w którym też będziemy sobie mogli zrobić świąteczne zdjęcie z Cieszyna. Całkowita wartość tej atrakcji turystycznej to blisko 2 miliony złotych.
Koszt tramwaju to jest 1 722 000, z tego miasto Cieszyn zapłaci 258, resztę dostajemy z Unii Europejskiej w ramach tego całego projektu, no a projekt sam szlakiem cieszyńskiego tramwaju to ponad 30 milionów złotych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.